Na skoczni w Lillehammer trwają kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata. Startuje 5 Polaków, naturalnie bez Kamila Stocha, który po operacji kolana opuścił już szpital w Nowym Targu. Podczas pierwszej serii treningowej z naszych reprezentantów najlepszy był Piotr Żyła, sklasyfikowany na 9. miejscu. W drugiej serii 14. pozycję zajął Klemens Murańka. Transmisja kwalifikacji rozpoczęła się w TVP Info. Rywalizacja o Puchar Świata w skokach narciarskich na ten weekend przeniosła się do Lillehammer. W piątek rozegrano kwalifikacje. W nich występ w sobotnim konkursie zapewniło sobie 4 reprezentantów Polski. Najdalej z biało-czerwonych skoczył Jan Ziobro, który osiągnął 123,5 metra. Pół metra bliżej lądował Piotr Żyła. Oprócz nich w sobotę wystartują Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł. Kwalifikacji nie zdołał przebrnąć jedynie Dawid Kubacki. Wygrał po skoku na 129,5 metra Japończyk Junshiro Kobayashi.